nie zastrzega kary za oszustwa podatkowe. Projekt odpowiednio ustawy przyjęła Rada Ministrów. Zabył. Nie ma nawet.
Polityka w Polsce. Jesteśmy świadkami po raz kolejny medialnego spektaklu, można tak powiedzieć. Przed momentem też konferencja prasowa prezesa Rzeplińskiego, wiceprezesa Biernata, która pokazała też nastroje tych panów. Taki klimat, delikatnie mówiąc, rozrywkowy tej konferencji. Z drugiej strony pewne zdenerwowanie ze strony pana przewodniczącego Biernata, który też niby żartem, niby serio powiedział, że pan Rzepliński jest nieśmiertelny, pytany o to, kto będzie następcą. Mam zaszczyt gościć na Radio Maria panią poseł profesor Krystynę Pawłowicz. Cześć Boże, pani profesor. Cześć Boże. No właśnie, pojawia się pytanie, jak oceniać z jednej strony działania Komisji Weneckiej, która w pewnym sensie wykonuje swoje obowiązki, zlecone sobie obowiązki, a z drugiej strony ten spektakl, który już w kolejną fazę wkracza i który mamy przyjemność oglądać na antenach różnych stacji. Spotkaniu z Komisją Wenecką nie wzięli udział sędziowie wybrani w tej kadencji.
za wypowiedź, za komentarz do wizyty kolejnej już Komisji Weneckiej w naszej ojczyźnie. Oby w jednej z ostatnich. Tak jest, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam, z panem naszym gościem była pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Które
mówi się o jakichś faszystach, mówi się o jakimś terrorze, mówi się o jakiejś dyktaturze, bo używa się słów absolutnie nieadekwatnych, obraźliwych. W ogóle o języku nie powinniśmy mówić, bo używa się słów, które są po prostu haniebne. Musimy się przed tym bronić, musimy mówić prawdę, musimy wykonywać rozmowy od sprawnej, że nie jesteśmy traktowani równo, prawda, zwyciężnie, ja w to wierzę. Bardzo dziękuję, należy to, też ufać i też patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza, na zmiany, które zachodzą i zastanawiać się, że chyba nie ma jednej i drugiej demokracji, tylko demokracja jest, nie jest jedna, a to, o czym pan poseł wspomniał, demokratyczne wybory też pokazały, czego chcą Polacy. Świata i Europy, które też przoduje niechlubnie w tej dziedzinie.
dokładnie 13-14 września przypada 81. już rocznica Kolonki do Bożego Miłosierdzia, powstania Kolonki do Bożego Miłosierdzia, czy podyktowania Kolonki do Bożego Miłosierdzia świętej siostry Faustynie przez Pana Jezusa. I tak jak możemy powiedzieć już dziś, ta modlitwa to bardzo istotny element naszej mapy modlitwy, naszego grafiku dnia, również na antenie Radia Maria na tę modlitwę rozmawiamy. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu, nie na antenie, tylko na żywo jest z nami siostra Maria Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i czcicieli Miłosierdzia Bożego. Cieszę się, że siostra przybyła do nas, miło rozliczyć obowiązki.